Przekażę pani komisji. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Również zostałem przez pana burmistrza upoważniony do przedstawienia tego projektu uchwały w sprawie przyjęcia opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Lubartów. Artykuł 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt, dziennik ustaw z 2013, pozycja 856, określa, że zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań gminy. W artykule 11a wyżej wymienionej ustawy widnieje zapis, że Rada Gminy, wypełniając obowiązek, o którym mowa w artykule 11 ust. 1, określa w drodze uchwały corocznie do dnia 31 marca program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Zgodnie z artykułem 11a ust. 7 ustawy o ochronie zwierząt projektu programu program został przesłany do powiatowego lekarza weterynarii w Lubartowie oraz koła łowieckiego Chnieja w Lubartowie z prośbą o zapewnienie w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu programu. Został także podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu. Oczywiście opinie były pozytywne. W stosunku do ubiegłorocznego programu ulega zmianie zapis paragrafu 2 ust. 1 punkt 7 mówiący o zapewnieniu miejsca dla zwierząt gospodarskich. W niniejszym projekcie uchwały wskazuje się gospodarstwo agroturystyczne Leszek Wronisz, Rancho Arda, Serniki, Kolonia 51D. Na podstawie umowy zawartej z miastem Lubartów. W ubiegłym roku umowa była zawarta z rolnikiem z ulicy Lipowej w Lubartowie. Środki finansowane w wysokości 62 340 zł na realizację zadań wynikających z programu w 2014 roku zabezpieczone są w budżecie miasta Lubartów. Podział tych środków na poszczególne zadania został przedstawiony w paragrafie 3 niniejszego projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Dziękuję bardzo. Dziękuję.